Dzień dobry kochani w nowym daily vlogu. Ja właśnie dopijam herbatkę i pomyślałam, że będę dzisiaj nagrywać. Mamy od rana przepiękną pogodę, słońce świeci, jest cieplutko, aż chce się żyć. Nawet Max zerwał się samego rana i pojechał na myjnię po świeże pieczywo. Zaraz pewnie zrobimy jakieś szybkie śniadanie, a później chciałabym wykorzystać tę pogodę najlepiej jak się da. I mam ochotę dzisiaj wreszcie wybrać się do sklepu ogrodniczego i kupić kwiaty na balkon. Czas najwyższy. W zeszłym roku, o ile dobrze pamiętam, już na początku maja miałam pięknie przyozdobiony balkon kwiatami. A w tym roku pogoda na to nie pozwalała. Do tego dochodziła masa mojej pracy i w końcu jest ten dzień, kiedy będzie można to zrobić. Także mam nadzieję, że mi się uda i kupię ładne pelargonie na balkon. Powiem Wam, że mam taką kwiaciarnię, w której zazwyczaj kupuję pelargonie, ale ostatnio jak tam przyjeżdżałam, widziałam, że były one w bardzo wysokiej cenie, więc może najpierw pojedziemy do sklepu ogrodniczego, który jest tutaj w naszej okolicy, a jeśli tam nic nie znajdę, no to wtedy zahaczymy o tę kwiaciarnię i tam postaram się kupić pelargonie. Czyli widzicie, taki plan na początek dnia. Tutaj w ogóle mam taką górkę i siedzę sobie, słuchajcie, na samym rogu, bo pipeta znalazła sobie nowe miejsce do spania i wchodzi tutaj pod narzutę, chowa się. Nie wiem, czy jest jej tam cieplutko, przyjemnie, czy co jest grane. No, także zobaczymy, jak dzisiejszy dzień się potoczy. Z tego, co pamiętam, dzisiaj jest też święto Saski Kępy, więc może wyciągnę Maxa w drugiej części dnia i pojedziemy pochodzić sobie uliczkami na Saskiej Kępie. Zobaczymy, co się takiego ciekawego będzie działo. No, w każdym razie, zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania i mam nadzieję, że miło spędzicie z nami dzisiaj czas. Kochani, udało nam się kupić 10 pelargoni, ale dzień dobry, witam, jestem tutaj. Ty to jak zawsze musisz mi przerywać. No jestem. Bardzo piękny weekend teraz. Niepogoda? Weekend. No to piękny weekend. Piękny weekend, gorąco, gorąco. Brawo. Nie, no ja już wspominałam o tym, że jest ładna pogoda, ale słuchajcie, nawiązując do kwiatów, więc tak, byliśmy w sklepie ogrodniczym, niestety te pelargonie, które tam były, nie nadają się na mój balkon, ale za to pojechaliśmy do kwiaciarni, o której Wam wcześniej wspominałam i tam kupiłam bardzo ładne pelargonie, ale było ich tylko 10. Może poczekamy po więcej. No właśnie, musimy poczekać, aż będzie więcej. Na szczęście dzisiaj już posadzę te 10 pelargoni i będą się ładnie prezentowały na balkonie, a później będę musiała dokupić. I nie wiem, czy w tygodniu, czy jeszcze dzisiaj podjedziemy, bo pani, która mnie obsługiwała, powiedziała, że być może dzisiaj, jeszcze dzisiaj będzie dostawa. Także zobaczymy. A teraz jedziemy na park. Do parku. Tak, do naszego parku nad Balatonem, bo tam coś ciekawego się dzieje. Kochanie, co ty tu wziąłeś? Oscypki. Prezent dla ciebie. Z bekonem? Tak. Prezent dla mnie. Ja już sobie wypatrzyłam prezent dla siebie. Owoce w czekoladzie. O, tak, tak, tak. To jest moje. Patrzcie, truskawki w białej czekoladzie.
A ponieważ dzisiaj mam bardzo dobre samopoczucie, te kosmetyki mogą oznaczać tylko jedno. Szybkie mini rozdanie dla Was, do wygrania. Balsam do ciała od Caudalie, Phenomenal Gel z aloesem od Pixi, peeling do ciała z Sephory w takiej mini wersji, spray do włosów w żelu, znaczy żel w sprayu do włosów od Veli. Tutaj mam dwa piękne błyszczyki od Estée Lauder. O, zobaczcie, przepiękne. Do tego pomadka z limitowanej edycji od Bobbi Brown. Maseczka ryżowa Sea White, która jest też z limitowanej edycji i bardzo fajnie sprawdza się przed wielkim wyjściem. I coś do włosów, również taka kuracja, maseczka do suchych włosów, do włosów farbowanych z Palmersa, która ma w składzie m.in. witaminę E i olejek kokosowy. Co trzeba zrobić? To co ostatnio, czyli zostawić po prostu komentarz pod tym filmem. Nie ma znaczenia, jaki to będzie komentarz. Każdy, kto będzie aktywny, będzie miał szansę na to, żeby zgarnąć taką nagrodę. Oczywiście wybiorę tylko jedną osobę, do której poleci ta paczka i też zaznaczam, że wysyłka tylko na terenie Polski. A nasza zabawa będzie trwała tydzień od publikacji tego filmu i pamiętajcie, że wyniki ogłoszę w karcie społeczność. Także sprawdzajcie tam, co się dzieje i do kogo tym razem poleci te oto kosmetyczna przesyłka z tego naszego mini rozdania. A my znowu gotowi do wyjścia? I gdzie teraz jedziemy? Na francuską, bo dzisiaj jest święto Saski Kępy i mam nadzieję, że coś fajnego tam zorganizowali. Max, jesteś gotowy? Tak, jestem gotowy. No to jedziemy. Kochani, a my będziemy się już z Wami żegnać. Max przygotował aperitivo. No aperitivo. Na zdrowie. Na zdrowie, proszę. Za Was, kochani, za pierwszy taki fajny wieczór na balkonie. Przygotowaliśmy sobie już część tego, co będziemy zaraz tutaj... O, odbijasz się w lustrze. No, prosciutto, oliwę, formaggio, tak. Parmigiano. Zaraz jeszcze będzie świeża bagietka. Dlaczego no teraz start lato? Start lato. Lato start. Nie pij już tyle, nie pij już tyle. Jeszcze jest woda gorąco, bardzo dobra. Bo ma fogo w No właśnie, no właśnie. Także kochani, żegnamy się już z Wami. Dziękujemy za Waszą obecność. I widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki pa. Ciao, arrivederci. Nie. Buziaki pa.